tak się zastanawiam, czy nie słychać, no bo tam włączyłem sobie pranie, no bo raz się żyje, raz się pierze, czy jakoś tak. Chyba nie słychać. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w kolejnej serii, która się rozpoczyna na kanale Moc Słabości. Przypomnę, żebyście byli na bieżąco, że co do serii, które będą się ukazywały na kanale Moc w Słabości, wraca seria poświęcona Fatimie. Będzie kontynuowana seria dotycząca Medjugorje, czy objawień w Fatimie, objawień w Medjugorje i tajemnicy Medjugorje. Kolejna seria, która się już pojawił, się pierwszy odcinek z tejże, będzie poświęcona depresji. Kolejna nowa seria, również pierwszy odcinek się pojawił, będzie poświęcona proroctwu papieża Benedykta XVI. I dziś rozpoczynamy razem wspólnie, jeśli będziecie chcieli mi towarzyszyć, nową serię poświęconą 10 przykazaniom według księdza Piotra Glasa, byłego egzorcysty. Seria ta będzie rozkminiana przez nas, jak to mówi młodzież, a zatem będę korzystał w trakcie tej serii i wiedzę, którą wam będę przekazywał, będzie pochodziła z książki oto takiej, ksiądz Piotr Glas, Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu. Rozmowa z panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim. Dziś pierwsza część tejże serii poświęcona ojcu kłamstwa, szatanowi. Zapraszam serdecznie z mojego pokoiku. Dziś będzie troszkę strasznie, troszkę niestrasznie. Będziemy sobie rozmawiali o tym, co wiemy o szatanie, w jaki sposób z nim walczyć, a właściwie to nie my podejmujemy walkę z szatanem, ale to Bóg. Jeżeli się nie zbliżymy do Boga, to z szatanem zawsze przegramy. Będzie kilka opowieści, którymi się w tejże książce z nami, czytelnikami, dzieli ksiądz Piotr Glas, opowieściami związanymi z doświadczeniem egzorcyzmowania, egzorcyzmami. Pierwsza sprawa, co wiemy o szatanie? Cała nasza wiedza na temat szatana pochodzi z Pisma Świętego, mówi ksiądz Piotr Glas. To duch, który działa przeciwko nam, sam Jezus o nim ostrzega i Chrystus mówi, że jeżeli nie będziemy ostrożni wobec złego, jeżeli nie będziemy na serio brali słów świętego Piotra, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł, to padniemy jego ofiarą. Szatan jest bytem inteligentnym, upadłym aniołem, bytem inteligentniejszym niż człowiek. I z naszego zachowania, również znając historię naszych grzechów, potrafi zindywidualizować, spersonalizować pokusy, którymi wobec nas się posługuje, aby ostatecznie w trakcie życia, które otrzymaliśmy tutaj na ziemi od Boga, w trakcie tegoż czasu, doprowadzić nas do siebie, czyli do piekła. To jest proste jak to. I ksiądz Piotr Glas wyraźnie mówi o tym, że przez powtarzanie pewnych grzechów pokazujemy złemu, gdzie może nas atakować. Na pewno nie może on, szatan, wypomnieć czy przypomnieć grzechu wyznanego na spowiedzi. Szatan nie ma do niego dostępu. Ja mogę pamiętać o tym grzechu, mogę się go wstydzić, ale szatan nie może go przeciw mnie wykorzystać, jeśli ten grzech oddałem Bogu w sakramencie pokuty i pojednania. Ksiądz Piotr Glas tłumaczy, skąd się biorą nazwy złych duchów, czy w ogóle demony mają swoje imiona. Nazwy złych duchów, mówi ksiądz Piotr Glas, pochodzą od roli, jaką odgrywają, od tego, w czym się specjalizują, od grzechów, do których prowadzą lub do których się podczepiają przez nasze grzeszne czyny i wybory. Złe duchy zawsze
działają w koloniach i grupach. Wiedzą, jak posługiwać się oczami czy umysłem, wiedzą, jak nas skłonić do grzechu, uzależnić i zniewolić. Pozostawione same sobie, czynią nasze życie nie do zniesienia. Mogą także przygotować ścieżki i drogę wejścia komuś większemu w hierarchii demonicznej. I teraz bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś został na przykład seksualnie wykorzystany w młodym wieku, to rana po tym strasznym czynie pozostaje. Szatan, a konkretnie demon seksu, wiedząc o tym, może potem dokładnie w tę ranę uderzyć. Chociaż nie jest to moja osobista wina i nie ja ponoszę odpowiedzialność moralną za to, co się stało, demon nie ma skrupułów ani sympatii do nikogo. A zatem rany z naszej przeszłości są otwartymi bramami na działanie złego, dla działania złego. Dlatego również o tym, jeżeli idziemy do sakramentu pokuty i pojednania, powinniśmy księdzu powiedzieć. Czy demony mają swoje imiona? Ksiądz Piotr Glas mówi, że tak. Natomiast tylko te najpotężniejsze. Jak już wspomniałem, mówi ksiądz Piotr Glas, sama Biblia wymienia imiona niektórych potężnych demonów. O innych imionach dowiadujemy się z pracy nad ludźmi opętanymi. Mniejsze byty demoniczne określa się od tego, w czym się specjalizują, jaką mają rolę do odegrania. Nazywamy je złymi duchami. Jednym z trudniejszych doświadczeń była walka z duchami autodestrukcji, występującymi szczególnie u ludzi młodych. Dużą rolę odgrywał tu duch złości i jego pochodne. A zatem za samobójstwem stoi również demon. U podłoża samobójstwa leży złość, a zatem brak miłości. Jeżeli zachowujemy przykazanie, które nam Chrystus przyniósł i które jest streszczeniem całego dekalogu, przykazanie miłości, miłości Boga, bliźniego i samego siebie, to wtedy demon nie jest w stanie wtargnąć do naszego serca. Natomiast jeżeli któraś z tych trzech odnóg miłości zaczyna się łamać, to wtedy duch jest w stanie przez złość, na przykład brak akceptacji samego siebie, wyzwolić w nas złość do innych ludzi, wyzwolić w nas złość wobec Boga. Pielęgnowana złość prowadzi ostatecznie w skrajnych przypadkach do autodestrukcji, czyli po prostu samobójstwa. Czy złość jest też demoniczna? Pyta redaktor Tomasz Terlikowski. Oczywiście i to jeszcze jak. To jedno z najsilniejszych demonicznych zniewoleń, w skład którego wchodzą także na przykład zazdrość, perfidia, wulgarność, zły język, przekleństwa, samoprzekleństwo, chaos, alkoholizm i inne uzależnienia. Każde z tych zjawisk ma swoich opiekunów. To, co zaprosiłem do swojego życia, muszę również z tego życia wyprosić, wyrzucić. Tego, kogo zaprosiłem do swojego życia, muszę wyrzucić, pozbyć się go. Nie zrobię tego samemu, robię to w sakramencie pokuty i pojednania, a zaczyna się to od tego, że szatan chce nas złamać psychicznie. I te złe uczucia, które do siebie wprowadzam, wpuszczam do swojego serca, później muszę z tego serca wyrzucić, to jest jakby oczywiste i jasne, natomiast nie zawsze o tym pamiętamy. Wszystko to, całe zło, w znaczeniu również różnego rodzaju uzależnień, które do siebie wrzucamy, wpuszczamy do serca, również do rozumu, musimy później z tego rozumu i z tego serca wyrzucić, nazywając je konkretnie, podczas spowiedzi. Kto jest na szczycie demonicznej hierarchii? Pyta pan Tomasz Terlikowski. Antytrójca, i to będzie bardzo ważne, odwrotność Trójcy Świętej, to jest odrzucenie, porzucenie i strach. Na szczycie hierarchii demonicznej jest antytrójca. Odrzucenie, porzucenie i strach. Szczególnie te dwie pierwsze. Antywartości. Odrzucenie i porzucenie. Jak bardzo powszechne są w naszym codziennym życiu, w ogóle w życiu współczesnego człowieka, jak bardzo współczesna cywilizacja nasiąkła odrzuceniem i porzuceniem, które wywołują w nas strach.
to są trzy główne demoniczne filary, jakby fundamenty, a pod nie podczepia się wiele innych demonów. Czy demon w jednej chwili może przebywać w kilku różnych miejscach? Ksiądz Piotr Gras mówi tak, oczywiście, że tak. Kilka razy demon mi mówił, że już kiedyś ze mną rozmawiał, że się ze mną spotykał, że już kiedyś z nim walczyłem. W tego typu sytuacjach często wysyłam takie diabły z powrotem do piekła. Dlaczego? One tego najbardziej się boją. Taki wysłany do piekła demon będzie błagał, żeby tylko go tam nie posyłać. W swoich oczach będzie przegrany, a przegranego można zniszczyć. Przeżyłem to, kiedy egzorcyzmowałem pewną kobietę i specjalnie wtedy podjąłem dialog z demonem. Wyjdź z niej, a ja cię wyślę do piekła, powiedział. On przez godzinę się darł i błagał. Wszędzie mnie wyślij, ja tam nie chcę wracać. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz tam wracać, zapytałem. Bo tam, jak wrócę, będę przegrany, odpowiedział. Oni mnie zniszczą. Demony panicznie boją się, że inne demony mogą dostrzec ich klęskę. Ksiądz Piotr Glas, dzieląc się swoim doświadczeniem egzorcyzmowania, mówi, że najczęściej demony wyrzucał pod krzyż Chrystusa, aby to Chrystus decydował, co z nimi zrobić. Jak widzicie, królestwo demona, królestwo złego, jest wewnętrznie skłócone. Królestwo wewnętrznie skłócone, odnosząc się do tego, co mówił Chrystus, zawsze będzie królestwem przegranym. Diabolos diaboli z języka greckiego oznacza ten, który dzieli. Jeżeli my w sobie jesteśmy wewnętrznie skłóceni, chociażby na takiej zasadzie, że nie akceptujemy samych siebie, że negatywnie oceniamy samych siebie, nie chodzi o to, żeby wpadać w jakąś pychę, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość również własnych zalet. Jeżeli widzimy tylko i wyłącznie w sobie wady, strony negatywne, brakuje nam wiary w samych siebie, ale takiej zdrowej wiary, która opiera się na uznaniu w sobie godności dziecka Bożego, za którego umarł sam Bóg na krzyżu, to wtedy w takie nasze wewnętrzne królestwo, skłócone królestwo, wchodzi szatan. A szatan najbardziej boi się klęski i boi się nawet tę klęskę pokazać przed innymi demonami. Ksiądz Piotr Glas dzieli się następującym świadectwem z pewnego egzorcyzmu. Pamiętam przypadek kobiety, u której po długiej walce zostały dwa demony. Egzorcyzmowałem ją chyba z 7 godzin, potem jeszcze dwie, a gdy wychodził ten, który moim zdaniem był ostatni, usłyszałem od niego: ja wychodzę, ale tam jest jeszcze ktoś. Wydał swojego przełożonego. Totalny brak lojalności wobec siebie, tylko nienawiść. Miałem dość, ale powiedziałem kobiecie, żeby się czegoś napiła, wytrzymała jeszcze trochę, bo będziemy walczyć dalej. Moment odpoczęła, a gdy powiedziałem, że to już ostatnia walka, to jakby ktoś przycisk przełączył. Bestia opanowała ją całkowicie. Ta ostatnia walka trwała chyba ze 2-3 godziny. Choć zaczęła się drwiną, szyderstwem, to udało mi się poznać imię tego demona. A wtedy wszystko było już kwestią czasu, kiedy zostanie wypędzony. Tak też się stało, ale to była walka na śmierć i życie. Niech mi ktoś powie, choćby ci nowocześni, liberalni teologowie, że ja wtedy walczyłem z umysłem, energią, ze złą myślą, ze stanem psychicznym czy jakąś nieokreśloną strukturą. Demon nie jest ani energią, ani nie jest niezdefiniowanym, rozpływającym się w jakiejś dziwnej strukturze bytem. Demon jest bytem osobowym, jest kimś konkretnym. I ten ktoś konkretny atakuje nas, widząc nasze grzechy, które powtarzamy, wie w jaki sposób, jak kusić nas, a zatem prowadzić do kolejnych grzechów. Ksiądz Piotr Glas mówi krótko. Jeżeli popełniliśmy grzech ciężki, śmiertelny, to od razu powinniśmy pójść z tym do spowiedzi, aby nie gromadzić w sobie grzechów ciężkich, śmiertelnych, aby nie dawać przyzwolenia na obecność w naszej duszy, w naszym sercu demona. Ponieważ wtedy on, demon, sprasza do nas inne demony, nie w znaczeniu jakimś mitycznym, nie w znaczeniu magicznym, ale po prostu karą za grzech jest
kolejny grzech. Jeżeli coś ukradliśmy, to będziemy innych okłamywać, że tego nie zrobiliśmy i grzechy będą się piętrzyły. Im więcej grzechów w naszym sercu, tym nasz rozum jest bardziej zaciemniony. Im większa ciemność, tym większa beznadzieja. I wtedy do głosu dochodzą te trzy najważniejsze demony. Odrzucenie, porzucenie i strach. To nam chce wmówić szatan. I to jest kłamstwo, ponieważ nie jesteśmy ani odrzuceni, ani porzuceni, ani nie musimy się bać. Jesteśmy przyjęci przez Boga, jesteśmy przez Niego zbawieni i wybrani do tego, żebyśmy poszli do nieba. Bóg nie może nas do nieba zaciągnąć na siłę. Może nam tylko pokazać drogę i dać narzędzia, abyśmy tę drogę przemierzyli. Nie sami, ale kiedy będziemy szli w ciemności, zawsze będziemy widzieli Jego światłość. I czasami, jak pisze święty Jan od Krzyża, tej paradoksalnie światłości jest tyle, że uznajemy ją za ciemność. Dlaczego? Ponieważ nasz rozum wkracza w rzeczywistość nadprzyrodzoną i nie potrafi, bo po ludzku nie potrafimy, nie potrafi zinterpretować, zdefiniować, poznać obecności Boga. Dla twojego i mojego zwykłego rozumu, do tego jeszcze skażonego konsekwencjami grzechu pierworodnego, grzechu Adama i Ewy, światłość może się jawić jako ciemność. Bóg jest samą światłością i Bóg jest zawsze blisko nas. Im bliżej jest nas, tym czasami może się nam wydawać, że ta światłość jest ciemnością. Dlatego święty Jan od Krzyża podaje, że drogą do nieba są wiara, nadzieja i miłość. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Ksiądz Piotr Glas dzieli się taką refleksją, pytany o aniołów stróżów i osobistych kusicieli. A czy każdy z nas, tak jak ma anioła stróża, ma również swojego demona kusiciela? Do niedawna o niczym takim nie słyszałem. Parę tygodni temu czytałem, mówi ksiądz Piotr Glas, że tak jak mamy anioła stróża, tak też mamy osobistego kusiciela. To nie jest pozbawione sensu, zakładając, że diabeł kopiuje Boga we wszystkim, oprócz posłuszeństwa i pokory. I to jest oczywiste w jakiś sposób, ponieważ kiedy zły obserwuje nasze życie duchowe i widzi, bo jest autorem zła i grzechu, na jakie pokusy odpowiadamy tak, to potrafi się dostosować do naszego grzesznego życia i dokładnie wie, w które czułe punkty naszej moralności, naszej duchowości uderzyć. Bardzo ważna wskazówka na koniec. Jeżeli modlimy się za kogoś i ta osoba bardzo potrzebuje modlitwy, jednocześnie widzimy, że owoców tejże modlitwy nie ma, to warto modlić się do anioła stróża tejże osoby, do świętych patronów opiekujących się tą osobą. To na tyle w pierwszym odcinku Dekalogu z księdzem Piotrem Glasem. Sporo refleksji mi się już nasuwa na kolejny odcinek i również na podstawie tego, co dziś sobie jeszcze raz z Wami przeczytałem. Mam nadzieję, że to będzie godna dzieci Bożych, które są także zwykłymi grzesznikami, strawa na życie wieczne. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.